Hier ist ein trauriges Bild. I ten człowiek w najwyższych kapłan, to naprawdę jest bardzo ciemna postać. Wenn das die Rolle gerade erst gefunden wurde, zeigt, dass man sie Jahrzehnte nicht hatte. Bo gdy to czytamy, to stwierdzić możemy, że znaleziono Księgę Zakonu Pańskiego. Co to oznacza? Że ona przez dziesiątki lat w ogóle nie była otwierana, aby w niej czytać. Er hätte das Wort Gottes lesen müssen und verkündigen müssen. Przecież ten kapłan miał zadanie dane przez Boga, żeby w tej księdze czytać i głosić Słowo Boże, tak jak my to dzisiaj czynimy. Er ist das Bild von einem Christen, der wenig Interesse am Wort Gottes hat. A więc ten kapłan jest obrazem takiego chrześcijanina, który nie ma wielkiego zainteresowania Słowem Bożym. Man hat das Wort Gottes? Ma się w rękach Słowo Boże? Aber man liest es nicht. Ale się go po prostu nie czyta. Man liest es nicht unser Gebet. Nie czyta się tego słowa również też i w modlitwie, czy z modlitwą. Man interessiert sich wenig dafür. I po prostu niewiele się tym Słowem Bożym interesujemy. Ich hoffe, dass ihr nicht dazu gehört. Ich hoffe, dass ihr nicht zu dieser Gruppe gehört. Mam tylko taką nadzieję, że wy do takiej grupy właśnie chrześcijan nie należycie. Ale mam nadzieję, że czytacie to Słowo Boże, modląc się jednocześnie i prosząc o jego zrozumienie. Następnym mężem, o którym tu czytaliśmy, to jest właśnie pisarz o imieniu Szafan. Die Hauptaufgabe des Schreibers ist es, das Wort Gottes zu publizieren. Głównym zadaniem takiego pisarza było w tamtych latach właśnie przepisywać Słowo Boże. Aber da man das Wort Gottes ja nicht hatte, konnte Schaffer das nicht tun. Ale ponieważ nie miał w rękach swoich Słowa Bożego, czyli jest dla nas jasne, że tego zadania swojego nie wykonywał. Jetzt kommt er in Kontakt mit dem Wort Gottes. Ale teraz on był skontaktowany ze Słowem Bożym. Und Hilkia sagt, das ist das Buch des Gesetzes. I Hilkiarz od razu powiedział, że to jest Księga Zakonu. Szafan setzt sich hin und liest es. Szafan usiadł i natychmiast zaczął ją czytać. Das ist gut. Dobrze, że tak zrobił. Aber es verändert nichts in seinem Herzen. Ale ta księga niestety niczego nie zmieniła w jego sercu. Das ist schlecht. I to jest złe. Gott ist so gnädig und gibt Schafan eine zweite Chance. Bóg jest tak łaskawy, że daje temu Szafanowi drugą szansę. Er kommt zu dem König. Bo idzie z tą księgą do króla i tam przed królem jeszcze raz musi tą księgę przeczytać. A teraz nawet musi to na głos czytać. A jeżeli ja czytam Słowo Boże głośno, to okazuje się, że czytam o wiele intensywniej niż po cichu. I Szafan to zrobił. Przeczytał te słowa zakonu przed królem Jozjaszem. I to oczywiście było znowu dobrą rzeczą. Ale zauważamy, że znowu to słowo nie dotarło do jego serca. I to znowu jest złą rzeczą. A więc jasne tutaj jest, że Szafan jest właśnie obrazem takich ludzi, którzy są tylko z nazwy chrześcijanami, tak zwane nominalne chrześcijaństwo. A więc ludzie, którzy słyszeli coś o Słowie Bożym, może i niektóre części Słowa Bożego przeczytali, może też i ci ludzie w pewnym sensie żyją po chrześcijańsku, ale można powiedzieć, to wcale nie robi z nich chrześcijan. Bo im brakuje czegoś najważniejszego. I tutaj ten wiersz 10 mówi o jednej księdze. Aha, on mówi tylko, że znaleziono tam jakąś księgę. Dla niego to nic więcej nie było ważnego, tylko księga jakaś. Ein Buch unter vielen. A więc książka pomiędzy, księga pomiędzy wieloma księgami. Ich hoffe, dass ihr zu dieser Gruppe auch nicht gehört. I mam taką nadzieję, że wy też do takiej grupy ludzi nie należycie. Denn dann geht ihr sogar ewig verloren, weil ihr kein Leben aus Gott habt.
bo gdyby tak było, to byście poszli na wieczne potępienie, bo nie mielibyście życia z Boga. Ale jeszcze trzecia osoba tutaj na scenie się pojawia. To jest król Jozjasz. W zasadzie, gdy się przeczyta jego historię, to można powiedzieć, cóż za nędzny człowiek, pomimo tego, że był królem. W swoim okresie dziecięcym, 8 lat, uczyniono go królem. A więc, gdyby przeminęło dla niego dzieciństwo, przeminął dla niego też i ten czas nauki w szkole. Może niektórzy by się cieszyli, że tak się stało. Ale co się okazuje? Niestety nie potrafił czytać. To dlatego właśnie musiał przyjść do niego pisarz Szafan i przeczytać. Tak, przeczytać mu tą księgę. I ten mężczyzna słyszy po raz pierwszy w swoim życiu Słowo Boże. I czy to Słowo jest dla niego tak obojętne jak dla tego pisarza Szafana? Nie, absolutnie nie. Król uczynił coś, co mógł każdy zauważyć. On radykalnie odmienił swoje życie. I na znak tego on rozdarł swoje szaty. Wyobraź sobie, wielki król, dorosły król, rozrywa swoje szaty w obecności tego szafana. Gdy to się stało, to z całą pewnością następnego dnia wszyscy już o tym wiedzieli w jego królestwie. Dlaczego ten człowiek tak to zrobił? Dlatego, że w jego życiu nie nastąpiła tylko taka zewnętrzna przemiana, ale nastąpiło też i wewnętrzne zawrócenie z poprzedniej drogi. I na w ślad za tym czytamy najważniejszy wiersz, jaki występuje w życiu tego króla. I mam taką nadzieję, że wy wszyscy jak jeden należycie do tej grupy. Bo to naprawdę byłoby rzeczą bardzo dobrą. Bo to jest rzecz, którą Bóg widzi. I Bóg dlatego posyła do niego proroka i pierwszą rzecz, którą prorok zauważył, to słowa, które Bóg do niego powiedział, żeby królowi przekazał, ponieważ twoje serce stało się miękkie. Co to w ogóle oznacza mieć miękkie serce? Jaka jest cecha charakterystyczna takiej części ciała, która jest miękka? Taką część ciała ja jestem w stanie uformować. A więc mogę ją tak uformować, jak chcę. I do tego męża Bóg powiedział, widzisz, teraz twoje serce zmiękło. I tym samym mu powiedział, spójrz, twoje serce teraz mogę tak uformować, jak ja bym chciał, żeby ono wyglądało. To oznacza nic innego, jak to, że to serce tego króla zaczęło teraz postępować według Słowa Bożego. Jest to jedyny król, o którym w całej Biblii możemy w ten sposób przeczytać. I to dla Boga było tak ważną rzeczą, że w tym równoległym miejscu, czyli w Księdze Kronik, która powtarza tę historię, jeszcze raz Bóg o tym wspomina.
I mówi o tym miękkim sercu tego króla. Das hoffe ich, dass wir das alle haben. I taką mam nadzieję, że wszyscy takie serce macie. Dass wenn wir das Wort Gottes lesen, bo gdy czytamy Słowo Boże, dass wir uns formen lassen dadurch. To w ten sposób to Słowo działa, że formuje nasze serce. Dass wir unser Leben entsprechend ändern. Ale to też powoduje, że odpowiednio do tego Słowa zaczynamy zmieniać swoje życie. Dass Gott auch mal sagen kann, weil dein Herz weich geworden ist. Oby też mógł Bóg powiedzieć też i o was samych, ponieważ twoje serce stało się miękkie. Die Folge für Josia war, dass er unter dem kompletten Segen Gottes stand. A następstwem w życiu dalszym Jozjasza było to, że on znalazł się pod całkowitym błogosławieństwem Bożym. Solange er ein solches Herz hatte, lebte er im Segen Gottes. I dokąd właśnie takiego rodzaju serce posiadał, to on cały czas żył z tym błogosławieństwem Bożym. Eine ganz wichtige Belehrung für uns. I to zdarzenie jest bardzo ważnym pouczeniem dla nas. Egal wie alt jeder ist. Nieważne ile macie lat, to jest rzeczą bardzo ważną, abyście posiadali tego rodzaju miękkie serce.